Cześć moi drodzy, a to z tej strony, witam w kolejnym odcinku i z francuskiego Railway Empire. Kurde, lecimy sobie w Francja i mamy zadanko. Czy to by było? Nie, to nie byłoby to, ale może być. Rozbuchać Paryż do 100 tysięcy. Mamy 85 i rośnie. To podobno ma być wieża Eiffla. Zobaczymy. Brak jest tkanin i odzieży, alkoholu, mleka, sera, deski są, papier, węgiel jest. Tak, ostatnio tutaj idzie sobie elegancko węglarz. Węglarz sobie jeździ stąd, dobrze. Taki niezbyt pełny, ale... ale jest. Zasobów operacyjnych, no dobra. To ma zasoby operacyjne, bo to faktycznie tutaj nie ma zasobów operacyjnych. Nawet dam sobie drugą tu, o. I mam wszędzie naprawiacze, dobra. A, tutaj miałem sobie rozbudować stacyjkę. Powiększymy, dobra. Git. Tu są korki, dobrze. W KN mamy 93 tysiące. Więcej buraków, więcej buraków. Skąd jadą buraki? Kurde, Le Mans 105. Więcej sera. Stać mnie. A skąd jadą buraki? Nie wiem skąd. Stąd? Chyba nie. To jest drzewny. To jest wełniany. To jest osobowy. Coś rośnie. Paryż rośnie. O! Już mam 90 tysięcy. Co możemy w Paryżu zbudować, słuchajcie? Co tu możemy dać? Budujemy sobie oliwę z oliwek. Mamy wino, oliwki. Piekarnie i to mamy. Perfumerię. Może gazety. Musiałbym papier skądś przywieźć. Nie wiem, czy ktoś robi papier. Tkaniny, tu mamy alkohol, to jest? Nie, perfumy, tak, kosmetyki. Papier mamy stąd, możemy w sumie targać papier do Paryża. A, daj wydawnictwo. Może ktoś będzie chciał kupić. Gazety, zobaczymy. Także tak, stąd musimy tutaj boostnąć. Uniwerek. To raz. I musimy tutaj na wyższy poziom. To nie jest moje, kurde. Mogę to kupić? Dziękuję bardzo. Inwestujemy w papiernie. I czy jedzie stąd coś do Paryża teraz? Nie, to trzeba tutaj rzucić i coś mogę wynaleźć.
A, chyba ostatnie. Szkolenie sprzedawcy. I wszystko mam. Dobra. Nie, z tyłu jeszcze mogę starsze te technologie. Nie wiem czemu ich nie mam, ale no nie mam ich. Dobra, zróbmy sobie towarowy. 213, dobrze. Idealny pociąg, żeby wozić towary. Typu papier. No, wypaść to ci dobrze. Bardzo dobrze. Paryż dalej rośnie, zobaczmy. 96. Piekarnia w Dijon. A kupię. Czemu nie? Stać mnie na takie rzeczy. Nikt tego nie podbija. Fantastycznie. Mam obywatel, reporter? Nie. Dobra, 97 tysięcy. 97,5. 98. 8,5. 99. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam, da, dam. An economic upswing has bitten the whole republic and announces the future magnitude and wealth. Dobra, tu nie ma maksymalnej punktacji. Soon the big revolution of 1789 will have its 100th anniversary. A reason for celebration. Napa, wieża Eiffla, dobra. On occasion of these festivities, Paris will be host to the 10th World Exposition. This is the opportunity to present progress and wealth. In short, the new greatness of France to the world. Oui, oui. Nevertheless, there is not much time left for the arrangements, and we must hurry. I am sure that even here, your railway could be helpful, right? Drzewo do miasta Paryż. Dobra. Drzewo do Paryża. Tu mam drzewo. Będzie kolejka jak skurczysyn. Chyba, że mam dzisiejszy tartak. Tu mam jeszcze tartak. O, dobra, mogę to kupić? Nie mogę tego kupić. Tego też nie mogę kupić. A czy mogę jakąś ziemię kupić? Tego też nie mogę kupić. To mogę kupić za 2 miliony. Jaka fajna muzyka. O. W Limoges możemy. Nie, dobra. No to skoro nie mogę wytargać z prawej strony drzewa, to targamy z lewej strony drzewo. No już, trudno. Czy tutaj jedzie coś do Paryża teraz? Looping Lodging Paryż. Tak? Tak. To kopiuj. 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 Bo to sprzedam te pociągi, to nie będzie tak, że one będą jeździć, bo nie będą jeździć. Trzeba 10 pociągów mieć. Dobra, co tutaj mamy? Zawiadowca. Konserwacja krótsza o 10%. Tutaj mamy czas potrzebny na wysyłkę. Nie no, wysyłka będzie lepsza chyba. Ale dalej mamy coś tutaj do wynalezienia. Tutaj mamy wszystko. Tutaj mamy wszystko. A co możemy tutaj? Sprzedaż. Większa szansa na pojawienie się. Tutaj mamy tunele. Mniejsze, o, to proszę bardzo. Brygady, niech będą. Mniejsze koszty. Jeszcze bardziej uwalimy sobie te koszty. 5. Cześć.
Dobra. Czternaście. Dobra, nagroda. Paryż ma podejść do radości. Do którego? 87. Już mam 14 tych przejechanych, dobrze. Już mam 20, już mam 30. A to fajnie tutaj wszystko, oj. Fajniutko, podoba mi się. Będzie kolejka na loggingu, a to szybko idzie przynajmniej. On occasion of the World Exposition, the engineer Monsieur Gustave Eiffel came up with an idea for a building which could be straight from one of those popular novels by Mr. Jules Verne. I don't want to tell too much, but I can count on you. Buduje się Eiffel, dobrze. Necessary materials, right? Oj, tutaj 200 ładunków drewna do Paryża, o Jezu. Dobra, damy radę. Tylko muszę jakby zrobić potrzebne prace tutaj. W ogóle mi się, rozjechał mi się ten. Potrzebne prace musimy zrobić, wiecie. Oj. Nie mogę. Dobra, to sobie inaczej poradzimy. To magazyn tutaj zrobię sobie, wiecie? Będzie chyba prościej. Z kontrolą. No, świetnie. Magazyn jest za nisko. To może tak. Boga kocham, no. Dobra, jeden jest. Dobra. I proszę drewno tutaj wozić. Proszę zbierać drewno. Powinien się zbierać tutaj w miarę szybko. Mhm. Fantastycznie. Dobra, coś mogę połączyć. Sól mogę połączyć. Nie potrzebuję soli, a tutaj potrzebują więcej zboża. Proszę z magazynu z tym zbożem jechać targać szybciej to. Do Brest. Do René. A to jest urocza muzyka, muszę wam powiedzieć. Tutaj w Brest jest git. Chociaż brakuje pasztecików i drewna. Nie ma drewna. Nigdzie. W tej okolicy widzę. To jest smutno.
tego nie wiem, gdzie to podpiąć. Ta nitka jest dość mocna, a nie, tu jest drewno w sumie. No to do Brest musimy dotargać jakiś pociąg z drzewem. Tego nie chcę. No coś mogę tutaj kupić sobie. Co to mogę kupić? Pasażerów. Ja w towary bardziej chyba lecę. Nowych kandydatów. Budynków. O! Łapówki wynaleźliśmy. Fantastycznie. 64. I nawet ktoś już tutaj wliczył drzewo do tego. Na Eiffla. O, tu jakaś była, proszę bardzo, zobaczcie. Proszę targać mi to drzewo. Jeszcze 8. Powiedz, to będziesz ty. Tam, daram. Teraz 200 sztuk drzewa do, słuchajcie, tego. Na Eiffla musimy wytargać stąd. Bardzo dobrze. Mogę jeszcze stąd zawsze drzewo wozić. Czemu by nie? Proszę bardzo. Klonuj. Proszę bardzo. Klonuj. Proszę bardzo. Fantastycznie. Dobrze. Jedzie. Nie no, podepnę to. Podepnę pod sieć gdzieś. Kurde. Tak na przyszłościowo, wiecie. Trzeba rozwijać biznesy. Ktoś może będzie kiedyś potrzebował soli. Ciężko powiem wam ogarnąć jakby te wszystkie mapy, te wszystkie miasta. Pasztecików nie ma. Oliwek i oliwy nie ma. I ciuchów. Jakiś księgowy mi się trafił. Tutaj mamy. Wykrywa nowe lokomotywy minus 19%. Koszty aukcji oczywiście. Nie. Co on miał za oczy? A halo. Co on miał za oczy? Przepraszam bardzo. O Jezu. Mam nadzieję, że coś widzi, słuchajcie. Dadzą se radę, no najwyżej nie będą tak jak Caen rozrosłe, albo jak Paryż, który przestał rosnąć już. Bo zboża nie ma, wodzimy tak aktualnie drzewo. Już mamy 6, słuchajcie. Czy on coś zabierze, ten Le Mans Paryż? Bo jak nic nie będzie zabierał, to... jedną oliwkę. No już trudno. No, coś mogę. Oczekiwania, pasażerów, sprzedaż, półświatek, zyski z fabryk, o! Jakbym jeszcze chciał Czemu tylko 6 mam?
Obligacje, nie, to znaczy zapadalność obligacji. Czemu 6? Więcej chcę. Strasburg? Nie. Więcej chcę. Więcej drzewa. Tartaki nie wyrabiają chyba, nie wiem skąd nie te drzewa biorą, ale biorą. To po prostu węże, ciągi drewna po prostu wszędzie. Piękne. Fantastyczne, słuchajcie. Dalej jest, kurde. Dalej 7. A jak ten Paryżewic? Tędy jedzie. A, bo faktycznie tutaj nie ma połączenia żadnego na górę. No trudno. Dobra, to jeszcze jeden. Zapchamy po prostu Paryż pociągami. Tutaj coś, wydajność, zmniejsza tygodniowe koszty personelu, transport poczty, ceny biletów, pasażerów. Niech będzie wydajność. Prosił o drzewo. Ja nie wiem, czy ja po prostu drzewa biorę tutaj na fol i to się dopiero nadwyżka tam przetarguje, czy coś? Nie mam pojęcia. Drewno, a nie drzewo. O jest. Drewno. Czy ja nie to, nie to. O mój Boże. Czy ja muszę z Havr targać? Halo, tartaki. Halo, tartaki! Dobra, teraz Havr. Te drzewo muszę wytargiwać. Tutaj dalej jakby full jedzie, słuchajcie. W takim razie bym musiał chyba zrobić nowy oblot. I do Havr podłączyć się jednym torem. No już. Zwolnić tor. Dobra. I chyba trzeba zrobić oddzielny tor, tak.
A jeszcze muszę zewnętrznym widzę uciec. Nie wiem, czemu nie mogę mostów zrobić po prostu. Obok siebie więcej. To jest głupie. Mi się rozjechało. No i dobra. Dawaj do Havr. Nie. Ja w sumie mogę wyłączyć pociągi z drewnem stąd, słuchajcie. Niech jedną sobie drewnem z dołu, zostawię ze dwa może. To jest za dużo korków się robi. To jest magazyn 7. Paryż, magazyn 7 możemy sprzedać. Le Mans Paryż. Się przyda jeszcze jedna stacja w Paryżu chyba. Tak mi się wydaje, o Jezu. Gdzie jest doping loggings? A, magazyn 7. To jest zbożowy. Tutaj Damiel. Księgowy. Tutaj mam zmniejsza cenę zakupu lokomotyw o 19, o 10. Spierdzielaj. O nie, lawaria. Dobra, i niech sobie jadą sobie. Tu jest drzewo. I gdzieś jeszcze pewnie będzie drzewo. Ewentualnie stąd można zrobić jeszcze jeden tor. Wiecie, chociaż tu już mam full po prostu. Psy czekają na zboże. Nie wiem, czy nie zrobić drugiej stacji ze zbożem tutaj. Nie wiem. W każdym razie trgać musimy dechy. Wracamy tutaj. Niezawodność nie będzie. Idź tutaj na Paryż. Tu jadą bagietki. Tutaj jadą deski. Czemu paszteciki? Ja chcę deski.
Nie, to jest zdecydowanie za dużo, słuchajcie. To by się chciało połączyć. Dobra. Proszę bardzo. 7 w dalszym ciągu. Dobra. Chyba, żeby tutaj tartak zbudował. W Paryżu. Bez wydawnictwa. A spróbujmy na koniec, chociaż nie, to w kolejnym, w tym to było na tyle. Dzięki, widzimy się w kolejnych materiałach, pa pa!